Witam Was z Mistrzostw Europy w Reykjaviku. Mam taki cichy plan, żeby codziennie przygotowywać materiał, no, coś w stylu V-bloga, w którym będę opowiadał o tym, jak poszło mi każdego dnia. Może kilka ciekawostek zdradzę, może skomentuję własną, może inną partię, tak żebyśmy byli w jakimś kontakcie. Dzisiaj skończyłem szybko, zaraz zresztą pokażę swoją partię. Nie mam wielkiego wyboru, bo inne partie jeszcze są w trakcie, przynajmniej partie Polaków. Ale zanim to zrobię, opowiem kilka słów o tych Mistrzostwach Europy. Otóż Mistrzostwa Europy w tej formie, jakiej są, rozgrywane są od roku 2000, czyli mamy już 21 chyba turniej. Nie było jednej edycji w zeszłym roku. Poza tym te turnieje odbywają się regularnie. We wszystkich rozgrywkach Polacy uzyskali 6 medali. Już w pierwszych Mistrzostwach Europy brązowy medal zdobył Tomasz Markowski. W 2002 roku mistrzem Europy został Bartłomiej Macieja. 2 medale zdobył, 2 razy srebrne, Radek Wojtaszek. I po jednym brązowym medalu zdobył Kacper Piorun w roku 2019, czyli w ostatnich Mistrzostwach Europy, które zostały rozegrane, a mi się udało trzecie miejsce uzyskać w 2015 roku. Mistrzostwa Europy, co może wiele osób zdziwić, nie mają żadnych ograniczeń. Są rozgrywane zupełnie w systemie open. Każdy, kto chce, może zagrać. Jedyne obostrzenie jest takie, że trzeba zgłosić się przez Krajową Federację. Jeżeli ktoś to zrobi, no to może jechać, jeżeli zapłaci za wszystkie koszty, które zazwyczaj są dość duże. W tym roku zresztą mistrzostwa są dość słabo obsadzone i do tego mało liczne z uwagi na to, że turniej jest organizowany w czasie pandemii i na Islandii zamiast 300 zawodników, bo były mistrzostwa nawet, w których grało ponad 400 osób. W tym roku mamy zaledwie 180 zawodników. Nie mamy zawodników powyżej rankingu 2700. Także zdecydowanie w tym roku mamy słabszy turniej niż to było w latach ubiegłych. Nie zmienia to faktu, że nadal są to Mistrzostwa Europy, że zawodnicy walczą o tytuł, a do tego o miejsca premiowane awansem do Pucharu Świata. Muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić, bo choć wczoraj byłem na odprawie technicznej, to z jakiejś przyczyny sędzia tego tematu nie poruszał. Natomiast domyślnie jest to są to 23 miejsca. Może jest to jakaś inna liczba. Musiałbym to dokładniej sprawdzić. W każdym razie taka jest stawka. Jeśli chodzi o tę pierwszą rundę, która dzisiaj się zakończyła, no to jest to bardzo specyficzna runda, można tak powiedzieć. Ja w Mistrzostwach Europy gram nieprzerwanie. Zagrałem wszystkie edycje od 2005 roku. I w tym czasie zazwyczaj w pierwszej rundzie prawie zawsze byłem faworytem. Bardzo wiele partii udało mi się nie wygrać bądź przegrać. No i to jest nie taki znowu wielki przypadek, dlatego, bo bardzo często na takich Mistrzostwach Europy pojawiają się młodzi, ambitni gracze, którzy mają niskie rankingi i którzy sprawiają niespodzianki. Dużo tak naprawdę też zależy właśnie od kojarzenia, bo często można dostać zawodnika w starszym wieku, który nie jest specjalnie nieprzewidywalny, groźny, a można dostać obiecującego juniora o dość niskim rankingu, zwłaszcza teraz po pandemii jest to naprawdę trudna sprawa. No i na przykład dzisiaj Grzesiek Gajewski jest rozstawiony z numerem, jeśli się nie mylę, 24, ja z numerem 27 i Grzesiek dostał młodego zawodnika z Izraela o rankingu 2200 coś. Ja dostałem zawodnika 20-paroletniego z Islandii o rankingu 2190, czyli między nimi, między naszymi rywalami różnica rankingowa była zupełnie nieznaczna, natomiast nie mam wątpliwości, że przeciwnik Grześka będzie za chwilę bardzo dobrym graczem, a na pewno dużo wyżej notowanym niż jest obecnie. No i nie dziwi to, że Grzesiek wcale nie ma łatwego zadania.
zadania. W tej chwili zresztą partia Grześka się toczy, tam może być każdy wynik. No a moja partia była naprawdę łatwiutka. Zresztą kibice bardzo lubią niespodzianki w pierwszych rundach. Już do tej chwili były przynajmniej dwa bardzo niespodziewane rozstrzygnięcia. Dwóch graczy o rankingu ponad 2600 zostało pokonanych przez niżej notowanych rywali. Tuż obok mnie na 28 desce zresztą bardzo taki nieprzewidywalny gracz, jakim jest arcymistrz Marin Bosiocic z Chorwacji, przegrał czarnym kolorem z zawodnikiem o rankingu poniżej 2200, a nie był to junior. Także jak widzicie, te pierwsze partie są naprawdę nieprzewidywalne. No i ja się bardzo cieszę, że mi udało się dzisiaj bez przygód dopisać punkcik do mojego dorobku. Zaraz wam te partie pokażę, natomiast chciałem ostrzec, że takie sobie zrobiłem postanowienie, nie noworoczne, ale turniejowe, że nie będę po partii sprawdzał oceny silnika. Nie będę robił tej komputerowej, szybkiej analizy partii, która dopiero została zakończona. Nie będę zaglądał, nie będę sprawdzał, tylko powiem wam to, co wydawało mi się, to, co liczyłem podczas partii. Także będziecie mogli sobie porównać to, wejść na stronę Chess24, rzucić okiem, co ten silnik tam podpowiada. Jeżeli macie konto premium, to wam będzie podpowiadał lepiej. Jeżeli nie, no to trochę gorzej. W każdym razie będziecie mogli porównać to, co ja mówię, z tym, co wskazywał komputer. I mogę się ośmierzyć, no ale, ale tak to jest, jak się nie porównuje swoich przemyśleń z komputerem. No, także do dzieła. Tak jak mówiłem, mój przeciwnik był zawodnikiem z Islandii. Zagrałem e4, na co mój przeciwnik postanowił zagrać obronę francuską. Przyznam, że przygotowując się do tej partii, te kojarzenia dzisiejszej rundy ukazały się dość późno, bo runda rozpoczynała się o 15 czasu islandzkiego. Kojarzenia ukazały się 12:30, także normalnie te kojarzenia znamy dużo, dużo wcześniej, więc tutaj nie przykładałem specjalnie wielkiej wagi do tego, żeby sprawdzić jakieś konkretne linie. Po prostu rzuciłem okiem, co przeciwnik może na e4 zagrać. Widziałem, że jedną czy dwie partie zagrał w obronie francuskiej i pomyślałem, że jeżeli tak, to ja sobie zagram dama e2, bo ostatnio patrzyłem, że jest taka ciekawa linia, która dokładnie zmaterializowała się na szachownicy i takie było moje założenie, że jeżeli to powstanie, to będę miał łatwiejszą grę, przeciwnik będzie mógł się łatwo pomylić i dokładnie tak było. Hetman e2 to taki ruch po to, żeby nie dać ruchu d5, to znaczy jeżeli d5, to po prostu bijemy i nie można odbić pionem, trzeba bić hetmanem, skoczek c3 z tempem na hetmana. No i tutaj taka jakaś gorsza wersja obrony skandynawskiej dla czarnych by powstała, także tutaj raczej d5 się nie gra. Przeciwnik zagrał c5 z przejściem do struktur sycylijskich, no i tu można powiedzieć, że przecież czarne muszą tu stać świetnie, no bo hetman poszedł na e2, czyli ruch średnio przydatny, a e6 zostało zagrane przez czarne, co powinno być przydatne, ale wcale nie jest to takie znowuż oczywiste. Niekiedy, zwłaszcza jeżeli później zrobimy krótką roszadę i będziemy przestawiać wieżę na D1, ten ruch hetman E2 może się przydać. Po C5 zagrałem skoczek F3, skoczek C6, G3, G6. Tu oczywiście są inne ustawienia, natomiast to, co wybrał Simon Thorhalsson, nie wiem jak to się czyta, ale spróbujmy, to jest takie najbardziej pryncypialne i właśnie tutaj po tym skoczek G7 zwróciłem uwagę, że kilka osób grywało posunięcie H4. O co chodzi w posunięciu H4? Chodzi o to, że prowokujemy do zagrania jakiegoś ruchu pionkiem. Nie wiadomo jeszcze jakiego, no bo teraz jeżeli krótka roszada, to nie wiadomo, czy nie można zagrać H5 i tutaj wykorzystując fakt, że białe nie zrobiły roszady, można tym pionkiem atakować. Także H4 jest taką prowokacją i teraz przeciwnik zagrał H6, H5 z kolei ma ten minus, że puszcza pole G5 i niekiedy może tam stanąć figura. Natomiast nastąpiło H6 i tutaj właśnie to, co gdzieś tam widziałem, troszkę analizowałem, to jest posunięcie D4, takie gambitowe. Chodzi o to, że po CD4 skoczek D4,
Oddaję po prostu pionka i gramy dalej. Przy partii zastanawiałem się, co ja mam grać po ruchu D5, czyli bez przyjęcia ofiary piona. Wyszło mi na to, że chyba gram skoczek C3, D4, hetman E4 i tu próbuję w ten sposób jakąś inicjatywę rozwijać, co nie zmienia faktu, że wydawało mi się przy partii, że takie coś jak skoczek D4, krótka roszada może być ciekawe dla czarnych. Chociaż to nie jest prosta pozycja, bo nie jest łatwo czarnymi się tutaj rozwijać. Przeciwnik zagrał jednak skoczek D4, skoczek D4, goniec D4, skoczek C3 i goniec G7. To pamiętałem, że tak można grać czarnymi, natomiast dlaczego ten ruch jest w miarę sensowny? No chodzi o to oczywiście, że nie można zrobić krótkiej roszady, bo bijemy pionka i pozycja jest od razu kompletnie wygrana dla białych, bo wykorzystamy zaraz fakt tego, że wieża nie ruszyła się, przesuniemy pionka na H5 i damy mata, więc tutaj po goniec H6 jest bardzo dobrze, dlatego goniec G7 z celem obrony pionka jest oczywiście normalnym posunięciem, natomiast przy partii zastanawiałem się, czy nie można zagrać czarnymi ruchu skoczek C6 po to, żeby tutaj jeszcze zwlekać z wycofaniem gońca zobaczyć, co zrobił biały. Ja chyba na to bym zagrał i tak roszada, no i być może tym gońcem i tak trzeba się wracać, choć do głowy mi przychodziły takie posunięcia jak D6, E5, ale no też nie miałem przekonania, że to może być jakoś specjalnie dobre. Wieża D1, chociaż tu nie pamiętam, czy tu chciałem wieża D1, bo tu wieża D1, E5, jakieś tam się problemy dla białych robią, choć nawet jak zagramy coś w stylu skoczek B5, to tutaj też może być inicjatywa. Nie mają czarne krótkiej roszady teraz i można tu kombinować. Tu musiałbym po ruchu D6 na pewno się zastanowić, w jaki sposób grać. Może nawet można zagrać ruch typu goniec E3 od razu, no bo jeżeli bicie, to cały czas ten pionek tutaj jest mankamentem i zaraz szybko, jak postawimy wieżę, spróbujemy nacisnąć na tego pionka, to są szanse na dużą rekompensatę. Po gońcu E3 można co prawda E5, ale teraz może jest troszkę lepsza wersja tego, jak zagramy wieżą tą na D1 i potem nawet jakoś F4. Wydaje mi się, że te pozycje są ciekawe i dają białym jakąś tam fajną grę. Tutaj też skoczek B5 może grozić. Może nawet od razu można goniec E3, E5 i skoczek B5. Może tak można zagrać. Tego już nie analizowałem przy partii tak głęboko. Nie będziemy się w to zagłębiać. W każdym razie no z uwagi na fakt, że ta roszada jeszcze nie została zrobiona, że otwarte są linie C i D, białe tutaj jakąś rekompensatę mają. Przeciwnik zagrał goniec G7, no i tutaj na całe szczęście dla mnie nie stawiał wielkiego oporu. Po krótkiej roszadzie nie zagrał krótkiej roszady, która no zdecydowanie najbardziej się narzuca, choć i tam po jakimś ruchu wieża D1 białe mają rekompensatę. Zwróćcie uwagę, że ten goniec ma trudne zadanie, żeby wejść do gry. Jeżeli ruszymy D5, co jest jakimś tam posunięciem, to tu planowałem na to chyba w ogóle nie bić, tylko do głowy mi przychodziło posunięcie goniec E3, żeby jeszcze nie usuwać pionka z E6, zbić dopiero wtedy, kiedy ja będę chciał na moich warunkach. Jeżeli D4, to myślałem, że mam taki fajny wtrącony ruch jak E5. Teraz chcę zbić pionka, a jeżeli goniec bije, oczywiście wieża jest na tej samej linii co hetman, pionkiem nie można bić, a jeżeli goniec bije E5, goniec H6 za atakiem na hetmana i wieżę, na gońca i wieżę trzeba tak, tak, tak. No i tu zakładałem, że to jest najmniej, co mogę mieć, a nawet jeżeli ta pozycja by powstała, to wydawało mi się, że po pierwsze, no w wariancie dla leniwych mogę iść na taką pozycję, która wydawała mi się całkiem niezła, a w wariancie dla ambitnych mogę tu jeszcze poszukać jakiegoś ruchu skoczek B5 i być może to jest jeszcze lepsze, bo na skoczek C6 niewykluczone, że można nawet zbić i taką pozycję grać, choć trzeba by było uważać, żeby ten goniec tu oczywiście się nie rozegrał, ale białe mają przewagę w rozwoju, król czarnych też jest słaby, to powinna być niezła pozycja. Natomiast no wieża D1, ta roszada była zupełnie niezła. Zresztą ja się zastanawiałem, czy nie jeszcze lepsze jest goniec E3 od razu, żeby ewentualnie tą wieżą tutaj zagrać, zostawić taką elastyczność. Natomiast no przeciwnik roszady nie zrobił, zagrał posunięcie D6, po czym ja zagrałem wieża D1. Oczywiście strzelam w tego pionka,
Tu myślałem, że mimo wszystko przeciwnik zdecyduje się albo na roszadę, albo na ruch skoczek C6. Oba te ruchy wydawały mi się całkiem sensowne, choć po skoczek C6, chyba nawet skoczek B5 już mogę próbować zagrać na tego pionka atakując. Z kolei na roszadę, no to właściwie mogę przejść do tego wariantu, o którym mówiłem. Też mogę skoczek B. Nie przejść do wariantu, natomiast mogę albo skoczek B5, albo goniec E3. Chyba goniec E3 jest najlepsze. Po prostu wprowadzając figury do gry i budując napięcie. Przeciwnik zagrał A6, czyli taki ruch, no żeby nie było skoczek B5, choć to wcale nie byłem przekonany, że to jest zawsze groźba, jak goniec E3. Oczywiście nie goniec F4, bo wtedy dajemy przeciwnikowi dość cenne tempo, czyli E5, goniec E3, goniec E6 i. No co, no mamy tego pionka mniej, jeszcze go trzeba odbić, ale ten goniec wszedł do gry, no i nie jest za fajnie, może tutaj przewagi nie być. Po goniec E3 przeciwnik zrobił roszadę. Tutaj oczywiście E5 już jest wolniejsze, nie sądzę, żeby to mogło być dobre, choć patrząc na to, co się wydarzyło w partii, może i tak było trzeba właśnie jakoś tak zagrać. Tutaj miałbym kilka opcji, albo hetman D2, albo po prostu wieża D2, wieża D1, zbić tego pionka i cieszyć się przyjemniejszą pozycją. Choć no, tutaj jeszcze czarne mają taką opcję skoczka przerzucić na pole D4, więc tu trzeba byłoby się chwilkę zastanowić, które posunięcie jest najlepsze. Można też poszukać takiego ruchu jak skoczek A4, to też jest fajne posunięcie, bo ruch A6 osłabił pole B6, więc jeżeli tutaj wskoczymy skoczkiem, może być też ciekawie. No i oczywiście można goniec C5, też taka dość prymitywna droga, to w ogóle chyba wygrywa od razu. Więc tutaj już po goniec E3 to E5 nie ma sensu, przeciwnik zagrał krótką roszadę. No i tutaj chyba był moment w partii, w którym myślałem długo, bo nie byłem pewien, w jaki sposób najlepiej grać. Można od razu odbić pionka, grając hetman D2, atakując i na H6, i na D6, i na król H6, chociaż ja tu spodziewałem się, prawdę mówiąc, H5 i jakaś taka pozycja się tutaj by materializowała. Ona jest na pewno lepsza dla czarnych, ale nie byłem pewien, czy wygrana. Wolałem jeszcze na to nie iść. Podejrzewam, że jest tu dość duży plus, ale jakieś posunięcia typu E5 mi się nie podobały w tej czy w innej redakcji po to, żeby wyprowadzić gońca. No i tu powinna być lepsza, ale struktura jest symetryczna, jeden, drugi niedokładny ruch może się to jeszcze popsuć. Dlatego zagrałem zamiast hetman D2 posunięcie wieża D3, przygotowując tak wieża D1 z naciskiem na pionka, jak i hetman D2 ewentualnie z naciskiem na oba pionki, po to, żeby zbić tego pionka na D6 nie hetmanem i wymienić hetmany, tylko wieżą. I tu spodziewałem się, właściwie już nie pamiętam czego, chyba skoczek C6 się spodziewałem ze strony przeciwnika. I jakiś taki wariant liczyłem, wieża D1, skoczek E5. Chyba taki wariant liczyłem, że jak tutaj goniec D6, goniec B6, to jakiś hetman C4. Też mi się wydawało to dobre dla mnie, ale coś takiego mi po głowie chodziło. Na pewno ruch hetman C7, który zagrał przeciwnik, mnie zdziwił, no bo ten hetman tutaj stoi nie za dobrze. No i właściwie czarne nic z tego nie zyskują. Ja zagrałem dość logiczny ruch hetman D2, czyli zaatakowałem oba te pionki. Przeciwnik pobronił pionka H6, bo jeżeli odda pionka H6, no to pozycja jest prawie przegrana, czyli na przykład skoczek C6, goniec H6, bicie hetman bije skoczek E5 i tu można nawet zagrać ruch wieża D4 czy coś takiego, zaraz H5 zagramy i pozycja jest wygrana. Można tutaj oczywiście jeszcze po goniec H6 zagrać skoczek E5 od razu, no ale na to też mogę pobić i jest wszystko ok. Na król G7 wieżą nie muszę iść tu, tylko po prostu wieża D4 i na to mam ewentualnie ruch wieża D6, bo nie mogę od razu pobić na D6 z uwagi na skoczek C4 z widełkami. Ale mogę najpierw wieża D4 i po prostu czy zagram kiedyś H5, czy tego pionka zdobędę. Czarne nie mają rozwoju, czarne nie mają już nawet pionka więcej, ta pozycja jest moim zdaniem przegrana. Król H7 tutaj po hetman D2 zagrał mój islandzki przeciwnik, ja pobiłem na D6, no i tutaj oceniałem, że pozycja białych jest kompletnie wygrana. Właściwie no chyba nie może być inaczej, skoro białe mają wszystkie figury w grze, a czarne no nie mają żadnej, także wszystko wskazuje na to, że faktycznie ta pozycja jest kompletnie wygrana. Przeciwnik zagrał koń C6,
No i tutaj taki dość prosty ruch zagrałem, tak mi się przynajmniej wydawało. Skoczek na A4, skoczek po prostu celuje w pole B6, ale też na B6 może wskoczyć goniec słaba koordynacja czarnych figur robi się jeszcze gorsza. Przeciwnik skoczek E5, skoczek na B6 zagrałem. Tu mnie przeciwnik troszkę zdziwił, dlatego bo od ręki zagrał tutaj posunięcie wieża na B8, co było nieco dziwne, no bo ja liczyłem, prawdę mówiąc, że zagra tutaj skoczek na C4. Wydawało mi się, że to jest jedyna szansa. I teraz, jeżeli bym pobił skoczek A8, to hetman D6 jest jakiś taki wariant. I ja tutaj, prawdę mówiąc, nie widziałem wygranej takiej od razu. Być może ona jest, to jest niewykluczone, ale nie byłem tego pewien. W każdym razie no, na skoczek C4 ja planowałem tutaj skoczek C4, hetman bije C4 i na to chciałem zagrać posunięcie F4 z ideą posunięcia E5, a na E5 planowałem wieża C1, żeby jeszcze, można od F5 zacząć, F5, GF5, tu chciałem jeszcze wtrącić wieża C1, hetman bije A2 i goniec H6, goniec E6. Coś takiego, prawdę mówiąc, tutaj liczyłem i wydawało mi się, że ta partia musi się zakończyć zwycięstwem białych na wszystkie sposoby. Taki był wariant, który gdzieś tam sobie policzyłem. Wiadomo, on nie jest jakoś wymuszony, ale wydawało mi się, że jak widzę coś takiego, to powinno być dobrze. Przeciwnik zagrał wieża B8, no i tutaj oczywiście już myślę, praktycznie każdy by wygrał tę pozycję. Białe mają wszystkie figury w grze, wszystkie figury lepiej stoją niż figury przeciwnika, także pozycja musi być wygrana. Wieża C1, hetman E7. Tu jeszcze myślałem, że przeciwnik wróci skoczkiem, ale oczywiście pozycja też nie jest za dobra. Znowu mogę F4 z ideą E5 zamknąć jedyną aktywną figurę i wygrać partię. Przeciwnik hetman E7, ja goniec C5, wieża E8. Tu można było już różne rzeczy robić. Ja chciałem tak bez przygód, więc F4, wymuszając skoczek na G4. Tu znowu bardzo szeroki wybór. Na początku chciałem zagrać E5 i na goniec F8 właściwie cokolwiek, ale zacząłem się obawiać, żeby tu jakieś sztuczki nie przegapić, bo tu jeszcze można byłoby się ośmieszyć, grając na przykład wieża D3 i tutaj przejść do pozycji, która jest zwyczajnie przegrana dla białych, więc na to trzeba byłoby uważać. No tu oczywiście nie muszę odchodzić w ten sposób. Mogę prawdopodobnie nawet wieża C6 zagrać, ale stwierdziłem, że jakieś takie rzeczy to jeszcze tutaj trzeba by było się wykazać minimum jakiejś precyzji, bo nagle goniec czarnopolowy może tutaj troszkę namieszać. Nie można na przykład wieża B6, wieża C6, bo wieża B6 i tutaj szacha można dostać. Więc chciałem uniknąć jakichś takich trików, więc policzyłem wariant, że w tej pozycji zamiast ruchu E5 gram wieża D7, teraz hetman musi odejść, no bo oczywiście goniec go atakuje, nie ma tutaj żadnych sztuczek, no jeżeli bicie, wieża E7, skoczek D7, wieża D8, to nawet można skoczek F6 i wygrać wieżę, jak już się nic nie chce robić. Więc ta pozycja jest kompletnie wygrana. Przeciwnik zagrał hetman na F6, ja przesunąłem E5, przeciwnik hetman F5. Oczywiście tutaj oddanie skoczka nic nie daje. Nie ma mowy, żeby te oddania jak działały. Hetman F5. No i tu oczywiście każde posunięcie wygrywa. Właściwie nawet nie trzeba tą wieżą specjalnie pewnie odchodzić. W wielu sytuacjach można próbować może hetmana jakoś złapać. To też jest ciekawe. Ja zagrałem wieżę E7. Wydawało mi się najprostsze. Goniec E7. No i tu przeciwnik się poddał. Taka dość, można powiedzieć, zabawna pozycja, choć pewnie nie dla niego. Dlatego, bo białe no nie mają nic przewagi. Materialnie mamy równowagę, no ale wszystkie czarne figury stoją koszmarnie, fatalnie i nie ma jak obronić gońca. Grozi też ewentualnie goniec D6, można stracić hetmana, więc trudno sobie wyobrazić bardziej smutną pozycję dla czarnych. No i cóż, no i to będzie na tyle dzisiaj. Kolejny materiał, mam nadzieję, już jutro. Mam nadzieję, że nie stracę zapału. Też zobaczę, czy ktokolwiek w ogóle to oglądał. Jak tak, no to dlaczego nie? To będę starał się nagrać trochę więcej. A na dzisiaj już dziękuję. Trzymajcie kciuki za Polaków, za Grześka Gajewskiego, Kaspra Pioruna i mnie. Do usłyszenia.